Kolejna wizyta studentów zrzeszonych w największej organizacji pozarządowej, prowadzonej przez studentów z całego świata o nazwie ISEC, jest znakomitą okazją dla naszej młodzieży do poznawania różnych kultur, obyczajów oraz sposobów poruszania się w globalnym środowisku. Młodzież jak co roku przez tydzień prowadziła warsztaty w gimnazjum nr 3 w Lubaniu. W ramach projektu co roku w gimnazjum nr 3 odwiedzają nas studenci. W tym roku są nie tylko z Azji, również z Serbii i z Ukrainy. Są to zajęcia kulturoznawcze, także studenci opowiadają o kulturze kraju, o religii, o zabytkach, o świętach, które w danym kraju panują, są obchodzone. W czasie pobytu studentki spotkały się z władzami miasta, poznały lubańskie zabytki, a za sprawą wspólnej prezentacji oraz wymiany doświadczeń z młodzieżą z gimnazjum nr 3 poznały również naszą kulturę i obyczaje. Bardzo mi się podobało w Polsce i potrawy są takie, майже такі ж, як на Україні. І ludzie z Polski są bardzo przyjemni. Przyjechałam do Polski, ponieważ dużo o Polsce czytałam i wiem, że Polacy to bardzo miły naród. Podoba mi się tutaj. Ludzie są wspaniali. Tylko zaskoczyło mnie jedzenie. My jemy potrawy głównie z ryżem, natomiast u was je się ziemniaki. Wiceburmistrz Mariusz Tomiczek uważa, że takie wizyty potrzebne są lubańskim uczniom, ponieważ budują tolerancję i poznawanie innych kultur. Pokazuje to, że szkoła ta właśnie jest szkołą już europejską, gdyż przyjeżdżają studenci z innych państw poza Europą, aby patrzeć, jak to wygląda w innych krajach. To dla uczniów jest również najlepszy warsztat spotkania z inną kulturą, również z innymi informacjami dotyczącymi tego, jak dzieci uczą się w krajach, które znają tylko z książek bądź z telewizji. Także myślę, że inicjatywa bardzo, bardzo cenna i myślę, że wrażenia, jakie studentki wyniosą z tej szkoły, będą jak najlepsze. Wizyty zagranicznych studentów w gimnazjum nr 3 to już tradycja. Kolejne warsztaty za rok.